Stadion imienia Władysława Króla w Łodzi powstawał w dwóch etapach. W pierwszym wybudowano jedynie trybunę główną, po czym po kilku latach zdecydowano się na dobudowę trzech pozostałych. Podobnie jak na stadionie w Nicei, pomimo wcześniejszego stosowania produktów konkurencji, zdecydowano się na zmianę na krzesełka marki Forum by Nowy Styl. UKS z firmą Nowy Styl współpracuje już ponad 5 lat. Zaczęło się od tego miejsca, od strefy Skybox. Bardzo szybko okazało się, że te pomieszczenia nie wystarczają na potrzeby i wizję klubu. Ta przestrzeń miała nie tylko wspierać emocje sportowe, ale też spotkania biznesowe, spotkania klubowe, świąteczne. Udało nam się stworzyć przestrzeń multifunkcyjną, taką, w której po prostu chce się spędzać czas. Ale przede wszystkim, co nas najbardziej miło zaskoczyło, to pomysłem na tą strefę Skybox, bo mamy na ścianę oś czasu od 1908 roku. Przypominam sobie, jak tworzyliśmy to miejsce. Pamiętam godzinę trzecią w nocy, jak jeszcze tutaj przyklejaliśmy niektóre obrazki. Poszczególne nagle spadały, ze względu na to, że to na taśmę to było wyzwanie właśnie, że nie mogliśmy nic zwierciać. I one spadały i się śmieliśmy, stadion leży. Ten stadion, tak jak powiedziałem, zaczynaliśmy od jednej trybuny i wtedy poznaliśmy się z Nowym Stylem. Z firmą, która uczestniczyła również przy wyposażeniu dalszych trzech trybun. Łącznie zainstalowano tutaj około 12 tysięcy krzesełek Stigma, które znajdują się na trybunie z napisem ŁKS Łódź oraz trybunach za bramkami, gdzie swoje miejsce mają najzagorzalsi kibice gospodarzy oraz kibice gości. Współpracujemy też na innych płaszczyznach, między innymi Nowy Styl jest głównym sponsorem naszej drużyny Celiot i tego się bardzo cieszymy. Stadion ŁKS-u to nie jedyny w Łodzi obiekt, który wypełniają produkty marki Forum by Nowy Styl. Znajdują się one także na stadionie Widzewa, Żużlowym Stadionie Orła, Atlas Arenie, a także hali ŁKS-u.